Początek XX wieku był dla wielu ludzi straszny. Było wiele niesprawiedliwości, wiele krzywdy. I dlatego też prorocy tamtego czasu przypomnieli zasadę oko za oko, ząb za ząb. Jest rok 1917. Wybuchła rewolucja. Mówiono, że tylko sprawiedliwość, tylko odpłata złem za zło może uleczyć świat. Dziś, po upływie wielu lat, wiemy, że zła złem się nie pokona, że zło trzeba zwyciężać dobrem. Morze krwi, tysiące, a nawet setki tysięcy zamordowanych, człowiek poniżony, podeptane jego podstawowe prawa. Robiono to w imię walki z Bogiem. I wiemy, że deptając Boga i Jego prawa, podeptano prawa człowieka. Los ludzi się nie zmieni. Jak czytamy Sołżenicyna, to dowiadujemy się, że na przymusowych robotach, na dalekiej Syberii, w kopalniach Workuty, nieustannie było 17 do 18 milionów ludzi. A jeśli trzeba było uzupełnić tę liczbę, to nikt nie pytał, czy są podstawy. Znalazło się paragraf. Tak jak to w swojej książce Bez ostatniego rozdziału pisze, czy wspomina generał Anders, kiedy siedział na Łubiance, pewnego dnia przyprowadzono do celi więźnia kolejnego. Za co zostałeś skazany? Za to, że wypowiadałem się przeciwko władzy, ludowej władzy. A po paru dniach pojawił się nowy więzień. A ty za co skazany zostałeś? No bo ja na tego człowieka doniosłem. Tylko 4 dni za późno. I też dostał 7 lat gułagu. I w tej sytuacji pojawia się święty brat Albert. Mówi, że zła złem się nie zwycięży. Zło należy zwyciężać dobrem. Jeśli cię kto uderzy, nie stosuj tej samej miary. Zmusza cię, żeby iść 1000 kroków, idź i 2000. Nie odwracaj się od drugiego człowieka. Święty brat Albert powiedział tak: można zaradzić ludzkiej biedzie, dając pieniądz. I sam chodził od domu do domu i żebrał. Ale mówi, to nie wystarczy. To właśnie brat Albert powiada tak: chleb nieokraszony miłością nie smakuje. I dlatego mówi, trzeba dać czas człowiekowi. Trzeba mu ofiarować miłość. Słynne opowiadanie, jak żebrała pewna kobieta, odstawiona przez swoją bogatą rodzinę. Pewnego razu otrzymała kwiaty. Zeszła z tego miejsca i mówi, to był pierwszy dzień, że ktoś zauważył we mnie człowieka. Obdarzył mnie dobrym słowem i otrzymałam kwiaty. Odzyskałam na chwilę swoją godność. I wreszcie brat Albert posunął się jeszcze dalej. Trzeba stać się jednym z tych nędzarzy, bo
bo tylko głodny zrozumie głodnego, bezdomny do końca zrozumie bezdomnego. I brat Albert zamieszkał w ogrzewalni razem z tymi biednymi, wydziedziczonymi, chorymi. Mówił: to, co jest ważne, głodnemu dać kromkę chleba. Ale to, co jest najważniejsze, żeby drugi człowiek odzyskał godność, godność dziecka Bożego, żeby w drugim dostrzec brata i siostrę. I to święty brat Albert osiągnął. Pod urokiem świętego brata Alberta był Karol Wojtyła, pisząc sztukę. A potem pod jego urokiem był jako metropolita krakowski. Często jeździł do Jagiellonii. A potem zabiegał o to, by był wyniesiony na ołtarze. I wspomina Karol Wojtyła, że kiedy decydował się o wyborze drogi, to brat Albert był tym, który mu wskazał drogę posługi kapłańskiej. Bo nie wystarczy tylko dać pieniądz. Nie wystarczy tylko dać czas, ofiarować czas. Ale trzeba ofiarować siebie samego. Drodzy księża, drodzy kapłani, takie jest nasze powołanie. I na tośmy się zdecydowali. W pełni poświęcić się Bogu, oddać się Bogu i oddać się na służbę człowiekowi. I wiemy, że nie jeden ksiądz, jak to mówił Karol Wojtyła, ma mieszek, do którego on wkłada rękę i Pan Jezus może włożyć rękę. I mówi się bardzo często, i dobrze, że gra świąteczna orkiestra, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Niech gra, ja to podkreślam. Ale to właśnie w naszych chrześcijańskich domach, to przy naszych parafiach otrzymują pomoc ludzie biedni, chorzy, wydziedziczeni. Proszę policzyć kuchnię brata Alberta. Proszę policzyć schroniska, przytułki dla kobiet i dla mężczyzn. Ile dobra dzieje się w takich ośrodkach Caritas, gdzie świadczy się pomoc ludziom chorym, ludziom w jesieni życia, bo jest szansa na rehabilitację, bo jest szansa na odzyskanie sprawności. To się dzieje w naszych parafiach. To właśnie my ofiarujemy czas i uczymy innych, by ofiarowali człowiekowi czas. Dzisiaj w południe rozmawiałem z naszym księdzem, księdzem Januszem Bąkiem. Zadzwonił do niego jeden z weteranów, kombatantów. Proszę księdza, biskupa, poszedłem do niego. Ileż radości przyniosłem mu, żeśmy pogadali, bo on najbardziej cierpi na samotność. Nic mu z materii nie potrzeba. I umówiłem się, że przyjdę do niego, odprawię mu mszę świętą. Taką wspaniałą posługę wykonuje ten starszy kapłan, który ofiaruje czas, który przynosi komunię świętą, który wyspowiada, który po raz pierwszy zorganizował rekolekcję dla kombatantów i weteranów. To jest nasze powołanie. Ale jeszcze dalej. Chrystus mówi: chcę, abyś mnie naśladował. Któż to jest kapłan? Drugi Chrystus. To my mówimy: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. To my mówimy: przekażcie sobie znak pokoju. To kapłan mówi: idźcie w pokoju Chrystusa. Nie mówimy:
idźcie, idźmy. Nie. Jeżeli jestem świadom tego, że jestem alter Christus, że jestem narzędziem w Jego ręku, to będę konsekwentny w sprawowaniu liturgii, by niczego nie rozwodnić. Bo ja mówię w imieniu Chrystusa. Jestem Jego narzędziem. To jest niezwykle ważne. Wykonujemy niezwykle ważną posługę. Najpierw posługę pojednania. Jakże to jest ważne, by mieć świadomość, że nie ze swojego daję, tylko jestem szafarzem Bożego miłosierdzia. Mówiłem to już kiedyś, ale jeszcze raz przypomnę, bo ten wielkoczwartkowy list Jana Pawła II do nas, kapłanów, jest fundamentalny. Żebyś sobie nie przypisywał, że ktoś się nawrócił, pojednał z Bogiem. Primum non nocere, żebyś nie przeszkodził. Pan Bóg działa. Pan Bóg przemienia ludzkie umysły i serca. Stać się jednym z, jak to było w przypadku brata Alberta. Chrystus, który jest złączony z grzesznikami. Tu pamiętam 2,5 roku temu, czy ponad 2 lata temu, w niedzielę Chrztu Świętego, kiedy byli honorowi dawcy krwi, to była niedziela Chrztu, powiedziałem, że Pan Jezus z grzesznikami stoi w kolejce do chrztu. On jest tak zjednoczony i trzeba nam współodczuwać z tym, który się zagubił, który potrzebuje miłosierdzia. Jakże obce powinno nam być to zawołanie oko za oko, ząb za ząb, tylko sprawiedliwą. Jakże obce. Dlaczego papież Franciszek tak zadziwia świat? Bo na pewno trzeba zwrócić uwagę na człowieka, który potrzebuje miłosierdzia. Moi drodzy, musimy przestrzegać prawa kościelnego. Ja tak bardzo kładę nacisk chociażby na prawo, nasze prawo do błogosławienia związków małżeńskich. Miesiąc temu dowiedziałem się, że kolejne małżeństwo jest nieważnie zawarte, no bo ksiądz nie miał jurysdykcji, kapelan. Ale to jest zupełnie co innego, żeby absolutnie przestrzegać prawa, a co innego jest otworzyć się na człowieka, bo się zagubił, bo się wydarzyło nieszczęście. Być, towarzyszyć temu człowiekowi. Stać się jednym z. Ile razy siadamy w konfesjonale, drodzy bracia kapłani, przypomnijmy sobie tą zasadę. Wszystko, co byście chcieli, żeby wam czynili i mnie czynili, żeby wszystko, cokolwiek byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Jakże ważne jest, żeby przypomnieć sobie przypowieść o synu marnotrawnym. Rozradował się i ucztę urządził. Moi drodzy, drodzy księża, a gdybym to ja był po drugiej stronie konfesjonału, jak bym chciał, żeby mnie ksiądz potraktował? Przychodzi chrzest, przychodzi ślub. Pomyślmy kategoriami, gdyby to była moja siostra, mój brat, mój bliski, jak bym chciał, żeby ksiądz do niego podszedł. I pogrzeb, ja to mocno podkreślam, są 3 wymiary pogrzebu. Jeśli był ochrzczony, ciało było świątynią Ducha Świętego, więc trzeba uszanować tę świątynię, pogrzebać. Ale równocześnie, jeśli był grzesznikiem, to świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych. Tym bardziej. I jest ten 3 wymiar. Zostaje rodzina. Obolała nieraz. I znowu wracam do brata Alberta.
Stań się jednym z. Pomyśl o tej matce, która płacze po stracie syna. Pomyśl o żonie, pomyśl o najbliższym. Pan Jezus taki nam dzisiaj kierunek wyznacza, pokazując nam tego niezwykłego świętego. I nie oko za oko, ząb za ząb. Zasada sprawiedliwości i wymiany. Stać się jednym z. I tym zadziwimy świat. I proszę księży, będą ludzie zawsze po naszej stronie. A mamy ich wielu. Jakże znamienne są słowa z listu świętego Pawła Apostoła z pierwszego czytania. Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Myśmy tą łaskę kapłaństwa przyjęli, ale oby nie na próżno. W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie. W dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Pan Bóg zawsze stanie po naszej stronie, jeżeli my jesteśmy wierni Jego wskazaniu, nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi. Zgorszenie i wyszydzenie, one mają miejsce, takie postawy. Ale moi drodzy, jeśli nie damy podstaw, to będzie szacunek i będzie otwarte, zawsze takie będą ramiona i będą ludzie nas wyczekiwać. Przez co? Przez cierpliwość. Wśród utrapień, przeciwności, ucisku, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchu, w trudach, nocnych czuwaniach, w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą. To święty Paweł Apostoł do nas mówi. Mówi o tych przymiotach, które sprawią, że rzeczywiście będziemy autentycznymi sługami Chrystusa. Dlatego, proszę księży, dziękuję bardzo za to, że tu jesteśmy. Dziękuję za to, że razem sprawujemy świętą Eucharystię. Dziękuję za to, że daliśmy się poprowadzić dzisiejszemu świętemu, czyli Albertowi. Żeśmy się dali poprowadzić temu słowu, które skierował do nas Bóg. I dlatego gorąca modlitwa, nie wskazując na sąsiada. Gorąca modlitwa, patrząc we własne serce, analizując własne postępowanie, właśnie czy jestem sługą Chrystusa, czy jestem alter Christus w swoim słowie, sposobie bycia, w odniesieniu do człowieka, alter Christus.